Cześć, jak się macie? Tutaj Pelka Damian, witam was w 16 odcinku z FIFA Street World Tour. Wybaczcie, nigdy nie umiem powiedzieć dokładnie słowa świat po angielsku. Okej, już jestem, wracam na bieżąco. Dzięki za wszystkie pozytywne komentarze, jak i oceny pod właśnie filmami z tej gry. Spodobało się wam? Zaraz sobie tak więcej powiem, jednak co ja dzisiaj mogę zrobić? Mogę udać się do Londynu. Dawno w tym mieście, no właściwie nie, to niedawno byłem, ale tylko na 2 godziny. Zjadłem sobie makaron z kurczakiem, wasabi, to jest moje ulubione fast food ogółem w Anglii. Albo ryż z kurczaczkiem, albo makaron z kurczaczkiem. Ja wcale dużo nie. Nieważne. Następny mecz. Właściwie mógłbym troszkę zmodyfikować swój zespół, ale to potem spotkanie, zobaczymy jak mi pójdzie z Palermo. Nie, czy zależy mi tutaj na pucharze, ponieważ to przybliży mnie do awansu. Proponowaliście nowych piłkarzy do zespołu. Pojawił się Bentner, Ronaldinho i Samu. Niech zostanie na razie tak jak jest. Choć właściwie Bentner, jeśli w tej grze jest Dania, to zapewne Bentner jest i w ich zespole. Oj, niezbyt dobrze dobrałem te stroje. Jednak okej, tak jeszcze tytułem wstępu. Zagrałem sobie właśnie 2 mecze przed rozpoczęciem nagrywania, by ogarniać triki ogółem. To tak wiecie, żeby to jakoś wyglądało, no bo w ostatnich 2 odcinkach to co ja, 3 spotkania wygrałem, a może i nawet 2. No nie jest to coś, czym powinienem się chwalić. Teraz jednak chcę zgarnąć wszystko, co jest do zgarnięcia, czyli po prostu wygrać. Jak widzicie, włączyłem te napisy na dole, które mówią o tym, że na przykład tam... A nie, nie włączyłem tego, tylko mi się wydawało. A, to za to przepraszam. Czekajcie, czy mi się... Ja gram z Palermo. Jeśli gram z Palermo, to oznacza, że u nich jest jedyny prawdziwy niepowtarzalny Mikoli. Oj, Balzaretti, dobra akcja, De Bruyne łapie piłkę i lecimy z kontratakiem. Mówię, jeśli seria wam się nadal będzie podobała, no to zostawiajcie oceny, bo kto wie, może skończę ją w tym roku strzał! I widzicie, już trafiam bramki! A jej zdobywcą jest pan w kolorze blond. Czy to Bungert? No niestety nie wyświetliło się nic, jednak tak, to chyba jest Bungert. Nieznany człowiek. Ora, teraz czas na największego skillera. Więc wracając do... Nie będę gadał dalej o jedzeniu. No właściwie jest godzina zapewne 13:30. Jedyne co mogę wam powiedzieć, to smacznego, bo jestem pewien, że wiele z was je teraz obiadek. No cóż, kotleciki z ziemniaczkiem dzisiaj? No nie wiem, wawrzyniak, strzał! Oj, to nie była lewa noga jednak. Ulala, mamy rzut wolny, zobaczcie na to rozegranie. Chciałem dobrze i to się liczy. Jinja tik tak, oj, to mam zablokowany. Wawrzyniak! Prawa noga. No jak wiemy, to lewa czyni Boga. Ach, było naprawdę nieźle. Sylwester, no kurczę, to jest rok 2012, więc tutaj Fabrizio Micoli powinien być w klubie. Oj, fantastycznie pokona... Słuchajcie, to miało być podanie prostopadłe. Chyba mi nie wyszło. Okej, dobrze. Teraz tak w odniesieniu się do komentarzy. Widziałem to na przykład, niektóre śmieszne. Znaczy, śmieszy mnie akurat to, że co, cytuję: Damian, co roku mówisz, że w tym roku ją kończysz. Ej, zaufajcie mi, teraz ją skończę. Jestem blisko, chcę tylko dostać się do światowego etapu i wtedy lecimy z koksem, zaufajcie mi. Oj, ale w zagranie piętu. To byłaby fantazja. Niestety, skończyło się tylko, no, na dobrej próbie. Balzaretti drybluje, więc... Serio mówię, teraz to skończę, kurczę, bo gra wam się podoba, mnie się podoba. Józef! Druga bramka! Ja już wiem, co robiłem źle, wkładałem za mało siły w uderzenia, teraz trzymam odrobinę dłużej TB i jak widzicie, piłka z prędkością światła wlatuje do bramki i to jest to, co się powinno podobać. Teraz jeszcze dołóżmy do tego jakieś sztuczki, oczywiście w moim wykonaniu, nie wykonaniu przeciwnika. Hernandez, jest dribbling, dobrze, kontroluje piłkę, zaraz pewnie odda strzał, nie, De Bruyne, szybkie podanie, podanie piętą, Damian szuka tutaj Bungerta, na skrzydle udało się Ilić, chce mu Ilicić, przepraszam, próbuje kontrolować piłkę, udało mu się Bungert, no niestety zakoncentrowany przez obrońcę Hernandez, urugwajski napastnik, przy piłce 3 sekundy, zagranie z Szczuba właściwie. I rezultatem 2-0 kończy się pierwsza połowa. Jest to dobry rezultat. Gdzie my w ogóle tutaj w Londynie gramy? Nie kojarzę tego miejsca. Wygląda jakby w okolicach to było u pałacu Westminster. No ogółem tam Westminster. Bardzo możliwe. No nigdzie Big Bena nie widzę.
Ale zobaczmy tutaj teraz mój jedyny Mikoli. Hej. To było nieczyste. I teraz zobaczmy trochę. Ach, za lekkie dośrodkowanie. Wydawało mi się, że jestem w stanie wykonać tutaj jakąś przewrotkę i liczyć ponownie. Dobre zagranie i teraz Józef z voleja. Było blisko. Okej, okay. Co dalej widziałem w komentarzach? No właśnie te propozycje różnych nazwisk. Jednak szczerze, no nie wiem, tak mogę zrobić Krzysia. Trenuj z Krzychem. Pytaliście właśnie o to. Kiedy wystąpię w Trenuj z Krzychem? No cóż, jeśli kiedykolwiek Krzychu mnie zaprosi, to z pewnością zaakceptuję wyzwanie. Ogółem śmieszna historia. Serio, tak się rozśmiejecie, że lepiej niż w innym kabarecie. Raz patrzę sobie, kto chyba o tym mówiłem ostatnio, przekość. Nie wiem. Teraz to ja mam mindfuck. Bo ja już nie wiem, o czym mówiłem. Nieważne. Krzychu subskrybuje mój kanał, wie o moim istnieniu, może kiedyś w odcinku 99, gdy wszyscy youtuberzy już zostaną przetestowani, ja również wystąpię. Nie no, byłoby miło, lubię grać w piłkę. Jestem piłkarzem. Nie, to chyba też mówiłem, wszystkie moje teksty wyczerpałem. Chciałem powiedzieć, że jest... Nie no, na 100% to mówiłem. Jestem bardzo dobrym piłkarzem, gram tak samo dobrze na... Nie wyszło mi, ja nie wiem, co się ze mną dzieje. To jest ta presja, kamera, tu reflektor i teraz jeszcze gola tracę. Nie wiem, myślę o pizzy w tym momencie, bo kurczę, zjadłem tak dobrą pizzę jakiś czas temu, tydzień temu. Zjadłem najlepszą pizzę w swoim życiu. Najlepsza włoska pizza w Hiszpanii. Byłem we Włoszech, ale włoska pizza w Hiszpanii była lepsza. Ludzie, ten ser, te ciasto. To jest nadal filmik o piłce nożnej. Tak, tutaj FIFA Street, futbol uliczny, ale pizza. Pizza jest życiem. Pizza jest miłością. Piłka nożna, mój kanał. Tak, dribbling, podanie do Mikoliego. Strzelaj! O, to było dobre. Ja się teraz ja przepraszam. Ja was przepraszam. Bo tak sobie pomyślałem o tej pizzy. Jeszcze dodając ten makaron z kurczakiem z Londynu, z wasabi. O mój Boże, ja muszę coś zjeść. Co z tego... Dobra, koniec o jedzeniu, czas być poważnym, 2-2. Ja nie mam nic po... To jest 23, ja już jeść nie mogę o tej godzinie. Wykorzystałem swój dzisiejszy limit kaloryczny. Dobra, zobaczmy Damian. Aj, oj, w twarz dostał biedaczek. Ojdź. Słuchajcie, Hernandez. Ginger, tic-tac, rulet. Ulala. Zobaczcie, w powietrzu też go mogą śmieszyć. No tak, w powietrzu, że skończyło się na ziemi. Jeszcze raz, cyk. Ho, la, la, to było piękne. Freestyle beat, trzeci. To jest bardzo dziwne to, co robię. Jednak pokazuję trzy palce. Jak możecie się domyślić, to oznacza, że zdobyłem trzecią bramkę. To, co zrobił Damian, było sensacyjne. Fantastyczne czary w powietrzu. Myślę, że Ronaldinho byłby dumny. A teraz i liczyć. Oj, widzimy bramka szlotny. Przeciwnik odrobinę się już zdenerwował. Oj, strata. Podanie piętą. Damian chyba chce zrobić coś więcej. No zrobił coś więcej, stracił. 3-2-1. Nie będzie trzeciego gola dla przeciwnika, prawda? No, przeciętny strzał z dystansu. Bramkarz tutaj obserwował lot piłki. To jest koniec i widzicie, udało się, wygrałem! Ach. I kto jest teraz najlepszy? Oczywiście, doskonale znacie mój nick PLKD. Na imię mam Damian. Jakby ktoś jeszcze się nie zorientował. Kiedyś widziałem pytanie, Damian, jak masz na imię? Zaskoczę was, Damian. Jezu, jaki ja jestem zabawny, ja sam w to po prostu nie wierzę. Ulala, Barcelona kontra Dix United. Oj, będzie się działo. Dobra, rozegrajmy to. Pelka Damian niestety nie zdobył żadnej bramki, ale teraz to zmienimy. A to nie jest FC Barcelona, to jest Feu Mitelabas Mats Starke Ahmed. Prawie jak FC Barcelona, jednak zmienię te stroje. Ja nie wiem, kto był moim stylistą. Może być na różowo, zdecydowanie lepiej oni na biało. I już będę mógł to rozpoznać, więc lecimy. To jest już półfinał. Jeśli awansuję, no to oczywiście rozegram finał w dzisiejszym odcinku. Jeśli skopię moją dupę, to spakuję walizki i ucieknę prosto z tego kraju i zakończę serię. Nie no, oczywiście nie biorę tutaj porażki pod uwagę. Tylko zwycięstwo, Diki, tylko zwycięstwo. Ja zawsze o tym powtarzam. Ja zawsze to powtarzam, że cieszę się, że jednak... Nie wiem, czasami widzowie różnych youtuberów mają tam jakieś nazwy. Niektórzy mają szlafroki, żaluzje. Nie wiem, wariaty. Ja cieszę się, że nigdy nikt nie wpadł na pomysł, by nazywać siebie po prostu dikami.
Myślę, że nikt nie zwołał... Nie chcę! To ja się cieszę, bo jednak cześć, jestem męskim narządem płciowym. Nie! Nie, tak się byśmy przedstawiać nie chcieli. No nie. Nie. Po prostu oglądacie moje filmy, spoko, ja jestem Damian, każdy z was ma swoje imię, albo nick, co kto lubi. I tak jest dobrze, Damian dribbling, teraz patrzę na to podanie. Ale go rozklep. Przepraszam za niektóre dźwięki, które wydaje. 1600 punktów dostałem. No nie dziwię się, to była moja wielkość. I pokazałem, jak wielkim maestro jestem. O, oczywiście, skromność na najwyższym poziomie. Damian będzie drugi. Ulala, z Ramony chyba nawet to weszło. To akurat nie był ładny gol, ale zobaczmy powtórkę. Cyk. Weszło, poszła Rabona. Niestety w rzeczywistości Rabony nie zrobię, tak? Nadal chcecie, bym wystąpił w trenu z Krzychem? No wybaczcie jednak, nie wiem. Serio, potrafię kopnąć piłkę, czasami trafię do bramki, ale gdy przychodzi co do czego miałbym uderzyć z Rabony, nie ma opcji. Jak wiele razy trenowałem, tak jednak nigdy po prostu ta piłka nie chce iść w górę. Ale trafiłbym w poprzeczkę. Choć raz na WF-ie nasz pan postanowił, że zrobimy crossbar challenge. 15 chłopa. Zgadnijcie, kto był ostatni. Ten, który właśnie stracił drugiego gola. Ale ja się starałem. Ja naprawdę się starałem. Nie moja wina, że... Nie mówmy o tym. Ja chciałem dobrze. Józef, ładnie, prawie zrobił dribbling. Prawie zrobił sztuczkę techniczną. Ruletka. Bungert, to jest to... O, lubię to, bo widzicie, tak fajnie upokarzam przeciwnika. Mats. Prawie jak Hummel. Stark, to właściwie bramkarz Bayernu Monachium. Nie mam pojęcia, kiedy ostatni raz występował w jakimś meczu, ale dobry dribbling. Bramkarz jednak wie, co robić. Ahmed. Nie wiem, kojarzy mi coś z jakimś muzułmaninem. Damian. Bez takich strat. Grałem już dobrze i to będzie trzeci. Nie dobije. Doskonale wiem, że Abbas tutaj nie dobije. Odbiór, Damian. Faul? That's some bullshit right here. Poczułem się jak w FIFA 15. To akurat nie zdobywa moje aprobaty. I Brian spokojnie przejmuje piłkę. Rozegrajmy to po skrzydle. Ruletka w wykonaniu Józefa. Tak jest. Fantastyczny trik. Jeny, gdybym umiał tak w rzeczywistości zagrać piętą, no przecież dla mnie to jest niemożliwe, przecież z ziemi. On podbił piłkę do góry z ziemi. Mikoli na siłę. Oj, bramkarz się złamał. I teraz Wawrzyniak. Proszę, widzimy. Król pokazuje, dlaczego zasługuje na tę koronę. Fantastyczne wykończenie z prawej nogi. Technicznie. Nie spodziewałem się właściwie, że ta piłka trafi do bramki. Ale jednak miła niespodzianka pod koniec pierwszej połowy. Wszystko wskazuje na to, że Barcelona tak naprawdę wielką Barceloną nie jest, tylko jest jakąś podróbką. Jak widzicie, bezproblemowo sobie z nimi radzę. Józef! Wow, wielkie zagranie. Podanie. Ruletka, strzał z dystansu. Long shots for days. Było blisko, było naprawdę blisko. Kto tutaj dominuje? Damian dominuje i bardzo dobrze. Teraz patrzcie, jak ja to rozpocznę. ATW. Prawie Ahmed odebrał. Haha, baby. A zaraz wam... Dobra obrona. Zaraz w ogóle wam pokażę Bayer. Patrzcie, Bungert przy piłce. Panienkę zrobi. Załóż mu... to było lepsze niż sitko. Teraz podanie. Jaj. Jeszcze powalczy. Starkę przy piłce. Dobrze to zrobił. Nie. Ja nie fauluję. Ja po prostu zabieram piłkę. Naprawdę sędzia przesadza. Gramy prawdziwy męski futbol. Dobrze. Hokus pokus. Teraz jeszcze cofnięcie do tyłu. Oczywiście to było niepotrzebne. O, heel chop. Dobrze. Jeszcze jeden. Heel chop za heel chopem. Tak to jest, jak się przedobrzy. Upokorzył mnie, to mnie się nie podoba. Teraz jeszcze jedno podanie. Ładne. Ja mam fajne spodenki Moro. I teraz to ja byłem faulowany. Świetna decyzja, panie sędzio. Jak to rozegrać? Patrzcie, tak i tak. Z problemami goalkeeper na out. Wznowienie od bramki. No jako, że jest to uliczny mecz, nie mamy tutaj czegoś takiego jak w futsalu.
No nie ma różnych, jak sami możecie zauważyć, głównie dlatego, że tutaj nie ma miejsca na wykonanie rzutu różnego, ale ja właściwie wolę na takim turfie tutaj grać. I teraz Wawrzyniak, który gra dzisiaj bardzo dobrze w ofensywie. Bunkert! Ajdź! Dobitka! Będzie out, choć wydaje mi się, że sędzia ogłosił przywilej korzyści, choć nie. Nic z tych rzeczy, nie zostaje mi nic przyznane. Aha. Troszeczkę łatwo to zrobił, Mac. O, no, przeliczył się. Bramkarz też potrafi robić różne rzeczy, Bungert. Ginger spin on the ball, to jest serio najbardziej... Po prostu chciałem powiedzieć, że ten trik... Nie ten trik, bo to nie był trik. Flip flop, dobrze wyszło. O, chodzi mi o to. Nie o to mi chodzi. O, to jest najbardziej przydatny trik ze wszystkich. Oczywiście jestem lepszy. Skill beat, boom, zagranie na skrzydło, Wawrzyniak, wycofanie do Damiana, który przyjmuje sobie piłkę w powietrzu. Łopsy! Dobrze, dołożymy do tego ruletkę. Och, co za dużo, to niezdrowo. Miało być tak pięknie. Amet! Świetnie, Bungert, choć z tego może być jeszcze gol. Nie. Brian. Piłka nie wpadła za bramkę, to jest bardzo dobry znak. Podanie prostopadłe. Oj, zabrakło tutaj zdecydowanie tempa piłkarzowi z Dix United. Okej. No, niestety nie jestem wielkim wirtuozem, by czytać niektóre podania i je rozumieć. Jednak to, co przed chwilą się wydarzyło, no, prosiło się o zdjęcie czapki z głowy. Józef, mówię do ciebie. Krzyż jest, zdejmuj ją. Zagraję. O, ładna podcinka, Mikoli. Elastico, teraz prosto... Oni nie trzymają tej piłki przy nodze, to mi się nie podoba. Kurczę, 17 sekund do końca, jeszcze jedna bramka by się przydała, to wtedy byłbym pewien zwycięstwa i awansu do finału. Panowie, zaraz trzeba strzelić. Wawrzyniak? Może być ruletka! I obciągnij palce, dobrze! To było piękne, palce definitywne obciągnięcie, te merkuriale czy cokolwiek on tam ma. Jakieś sandały, ol! Właśnie przeanalizowałem powtórkę, to był majstersztyk. Jak widzimy, sandały z końskiej skóry pomogły Wawrzyniakowi w zdobyciu gola. Chyba tego odcinka, przecież to w jaki sposób upokorzył przeciwnika było po prostu piękne, to zasługuje na uznanie. Jest wygrana 4-2, tym samym przenosimy się do finału turnieju w Londynie. Jakub Wawrzyniak drugim najlepszym piłkarzem tego spotkania. No mówię, ten ostatni gol, krótko mówiąc, klasa sama w sobie. Teraz, by zakończyć ten odcinek, czas na finał. Dix United kontra Fenerbahce, no ja ciągle walczę z tymi samymi klubami. Widzimy, że to Kuba jest najlepszym zawodnikiem tego turnieju, jeśli chodzi o moją drużynę. No, tak to jest. Ja z Gdańska, on z Gdańska, jeśli chodzi o klub, w którym obecnie gra. No i wiecie, jakoś tam nawiązujemy tą mentalną chemię. Oj, przegapiłem fajne fajerwerki, ładny wstęp. Jednak to jest finał turnieju w Londynie. Europejski turniej dobiega końca. Czy najlepsi piłkarze z całego świata, mówię tutaj o Dix United, złożeni do jednej drużyny, ponownie udowodnią swoją większość. Szefer, już dobry dribbling. 1-0. Oj, niedobry start, no jak wiemy, kibice nie czegoś takiego oczekiwali, zdecydowanie stać Dicky na więcej. Mikolina jednak się gubi, z tego może coś złego wyjść. Oj, świetny hokus pokus, Wawrzyniak przy piłce, najlepszy piłka z drużyny, strzela i trafia 4. gola w tym turnieju. Zdecydowanie podstawa drużyny, ponownie. Tym razem był to flip-flop i potężny strzał z lewej nogi, aż mi słuchawka tutaj wypada. No ja lubię sobie słuchać tych odgłosów z gry. Hitman! Niebezpiecznie, no nie wiem gdzie zostawił garnitur. Mikolioj, Rainbow Flick! Trik, którego każdy się uczy chyba jako dziecko. Znów ten człowiek z dziwną nazwą. Oj, zamarkowanie strzału i niestety 12. Przychodzi do ataku Brian. Świetnie lecimy, nie było faulu, no bez przesadyzmu. On będzie uderzał i... O, nie trafia. Piłka odbita od ściany, a raz. To są same turasy. Ja mam... Nie wiem, co się tutaj wydarzyło. Wiecie co? Ja zamiast pucharu w tym turnieju wolałbym otrzymać soczystego kebaba od swojego przeciwnika. Wydaje mi się, że to byłoby po prostu lepsze. Pokonanie w powietrzu, teraz pokonanie na ziemi, wymiana podań. I niestety Damian nie był w stanie uzyskać tutaj dobrego miejsca do oddania uderzenia. Jednak jest Józef przy piłce, nieudane podanie i jeszcze jedno, no nie, trzeba więcej spokoju. Odbiór agresywny, ale nieskuteczny. Będzie uderzenie 3. Nie, nie, oj, 3. Wow. O, fajną czapeczkę ma.
Chciałbym załatwić ją któremuś z moich piłkarzy. Zasługują na to. Czapeczka, afro i prawie jak w Pro Clubs. Podanie przez nogi, świetnie. Skill beat, zostałem tam faulowany. I bardzo dobrze, rzut wolny. Zobaczmy, czy może być bramka. To było beznadziejne. Bramkarz na spokojnie wybiega. Zobaczmy, czy jest w stanie coś efektownego zrobić. No nie, Bungert. Pomyłka, po raz kolejny pomyłka. No niestety, ten koleś musi zniknąć ze swoją, ale nienawidzę tych fauli. Bo jednak ja nie fauluję, ja po prostu czysto walczę. Ciekawe, teraz szybki wyrzut po ziemi, zgubił się. Nie, panowie, nie. I znów faulowałem. Dobrze, że tutaj nie ma kartek, znaczy za 5 fauli w futsalu są tutaj rzuty karne, więc... 4-1. Słuchajcie, pełen tryb, tryb pełnej koncentracji, tylko tyle mogę powiedzieć. Jeny. Przecież był remis. A teraz on robi ze mną co chce. Komputer mnie ośmiesza. No nie, nie było faulu. Czyste zablokowanie nogą. No nie, już się denerwuję, to jest złe. Okej, przyspieszenie. Kuba. FIFA 13 miałeś 84 tempa, no cholera, bestią byłeś. A teraz co się stało? Kilka kebabów w Gdańsku, w Jeruzalem i co? I lipa. Oj, 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 co z tego jeszcze wyjdzie? A raz. Ja nie, o, tak, tak, gol, proszę. Ulala, szczupaczek, ala kucharczyk i Bungert wreszcie trafia. Odkupuje tutaj swe winy, no pierwszy strzał do śmietnika, ale dobitka ze szczupaka. Ach, zdejmuje swe włosy z góry specjalnie dla ciebie, dobrze, jako że jest to pierw... Ej, no, nurek, po prostu nurek. Ja nic złego nie zrobiłem. Słuchajcie, to jest dopiero pierwsza połowa. Jeszcze spokojnie to mogę wygrać, dlatego też Józef przy piłce, flip-flap, mocne, piekielne uderzenie, Bungert! Gol! Jak? No jak ja mogłem faulować? To jest po prostu przesada. 7 sekund do końca. Jeszcze jedno podanie, Bungert, ostatni gol w tej połowie, pomylił się, dobitka, gol, gol, gol! Jak? To jest niemożliwe, jednak piłka wpadła do siatki, pierwszy strzał, chyba słupek, dobitka! Bramkarz chciał dobrze, koniec końców skończył z piłką w siatce. No niektórzy kończą z kobietami w pokoju, on skończył z piłką w bramce. Co kto lubi? No niestety, już wiemy z kim te kobiety trafiają. Oj, dzisiaj Dix United. Pierwszy człon tego zespołu zostanie chyba użyty po tym, jak zdobędziemy ten tytuł i kebaba. O, już bez takich brzydkich tekstów, Damian. Puch, oj, i czwarty. Dobra, już się podjarałem. Jednak to była bardzo szybka akcja, prawie że skuteczna. A raz. Pierwsza połowa należała do nich, jednak comeback jest prawdziwy. Mówię, że jest prawdziwy. Bawrzyniak. Rajd skrzydłem, on nie ma w ogóle trików. To będzie trzeba zmienić. Dobrze, na spokojnie, Damian. Uj, przejście strzał! Dlaczego te piękne kombinacje mi nie wychodzą? Bo sobie... Oj, teraz najprościej jak się da. Józef, dobij. Trafił w słupek na pustą bramkę z kilku centymetrów. Dobrze, najlepszym się zdarza. Ej, faul. Bardzo dobrze. Będzie szybkie wznowienie. Zagranie do Wawrzyniaka. Jego miejsce. Dobitka, gol, gol, gol. 4. Mhm. Tak jest. Wróciłem do gry. Jeśli wyłączyliście filmik w momencie, gdy wygrywałem 4-1, wstyd. Po prostu wstyd. Nie wiem, jak mogliście to zrobić, jednak... No, jeśli to zrobiliście, to właściwie w tym momencie nie słyszycie, jednak ja nigdy się nie poddaję, walczę do końca. Obiecałem zwycięstwa, zwycięstwa wam daję. To nie był faul, kuźwa. Ach, oczywiście jeśli chcecie docenić mój comeback, wiecie co możecie zrobić. Łapka w górę, zawsze coś. I teraz lecimy z kontrą. Tutaj szybka wymiana, podanie w ślizgiem, Wawrzyniak, król. Oj, 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 no niestety, jak ja to powiadam, nawet najlepszym się zdarza. Czasami wpadka mi goli na skrzydle. Dzisiaj zdobył jednego gola, faul. Jednak jest podanie, strzał, ulala. Niestety golkiper wznowi od bramki, było to dobre uderzenie. Liczyłem jednak na coś bardziej ekwilibrystycznego ze strony mojego piłkarza. Flip-flap, nie do końca udany. Podolski, Podolski Fenerbahce. I to się nazywa dopiero to jest bycie profetą, nic innego. W 2012 roku koleś ogarnął, że Podolski trafi do Fenerbahce. Coś niesamowitego. I Lukas przy piłce. Rajd skrzydłem. Dobre.
ale gubią się, trzeba to wykorzystać. Zagranie z podbicia. Miał zamarkować strzał. Oj, mogłem wykorzystać to, że bramkarz właściwie nie wiedział, o co chodzi. Jedna bramka w drugiej połowie i teraz zagra. Tak, tak. Finis zrabony, kapitane. Pokazuje, dlaczego zasługuje na opaskę. Znaczy wiecie, mało sztuczek, jednak doceniam wykończenie zrabony. Zawsze miłe dla oka. Gdybym potrafił tak w rzeczywistości. Życie byłoby piękne, świetny blok. Damian to jest dzisiaj jednak man of the match. Teraz pokażę. Nic nie pokażę, blokują mnie, chcę wam. O, zobaczcie na to. Hop! A. I teraz mogę zrobić tak, świetnie. Jeszcze pobawimy się w powietrzu. Nad głową przeciwnika. Było blisko. Upokorzył mnie. To mi się nie podoba. Słuchajcie, prowadzę 5-4. Nie mogę tego skrzanić. Okej, okay. I czy się. No z takiej odległości wolej, coś niezłego, nie ukrywam, i to rozpodanie. Wawrzyniak, Rainbow Flick zablokowany, Szefer, tutaj nie jesteś żadnym szefem, będziesz moim podwładnym. W momencie, kiedy zdobędę ostatecznego gola dającego mi 100% zwycięstwo, wolej! Jak? Znaczy ja tam wiem, że jest rusztowanie u góry, ale... Wow, Damian, techniczne uderzenie, dobrze, 4-3-2-1, przejście, mamy! Mistrzów, ponieważ w tym momencie odliczanie wynosi 0. Panie i panowie, Dixie United triumfują na angielskim terenie. Niech Bóg uratuje królową, a właściwie króli, ponieważ Dixie United, korona trafia na ich głowę. Jaki ten piękny puchar. To się już nigdy nie powtórzy, ja wam obiecuję. Co za piękny moment. We are the champions. Czy to Wayne Rooney? Tak jest, Wayne. Wayne, to ty. Wow, fotka z Wayne'em. To leci na Instagrama, to leci na Facebooka. No i miejmy nadzieję, że wkrótce sam Rooney dołączy do naszego zespołu. Świetne zdjęcie. Myślałem, że jakaś piątka poleci. Ewentualnie małe przytulenie. No może buziaczek, co kto lubi. To są zwycięzcy, Dixie United. Dobrze, forma wróciła. Jest zwycięstwo. Fajerwerki, konfetti, wszystko szaleje. Wy powinniście również szaleć, ponieważ nie było to złe spotkanie. 5-4, 9 bramek, no ja mówię. Było dobrze. O, odblokowałem Londyn, odblokowałem gwiazdy, jednak nie odblokowałem stroju Under Armour. Dixie United wygrywają europejskie mistrzostwa w Londynie. Dixie United wygrali ten tytuł i tym samym, wow, dostali się do World Tour i mają szansę na Mistrzostwo Świata w Rio. Czekajcie, to jest rok 2005? Wow, dobrze, tego się nie spodziewałem, jednak uwaga, po 2 latach czas na progres. Zacząłem w 2013, w 2014 niezbyt dobrze mi poszło, jednak teraz zwycięstwo w turnieju oznacza, że mam bardzo, bardzo, bardzo dużo punktów rankingowych. Pierwsze miejsce. Ludzie, udało się. To jest to ostatnie stadium. Mogę tak powiedzieć, takie słowo istnieje. Ostatni etap przygody po świecie. Teraz, czekajcie. No mamy nadzieję, że dodałeś do swojej drużyny piłkarzy, którzy po prostu dają moc w zespole. Teraz czas pokazać, że potrafi zdominować świat. Liverpool, Manchester United, LA Galaxy, Real Salt Lake, Spurs, Milan i wiele, wiele, wiele innych silnych drużyn, jak i gwiazd. Uwaga, kolejny odcinek w słonecznym Buenos Aires. Jestem już w samolocie do Argentyny, a z Argentyny mogę się udać do Rio Montana Vista albo Coast Park. No, jak sami widzicie, 2-2, panna. Oj, to będzie ciężkie, ale inne cele. Nowy Jork, Dubaj. Oj, do dupy troszkę. Amsterdam, St. Petersburg. Ponownie Londyn, Tokio i Szanghaj. Będzie ciekawie. Wreszcie coś się dzieje. I wiecie co, będę grał na złotym poziomie, no bo co? Teraz moim celem jest dojście do pierwszego miejsca w rankingu. Trzymajcie kciuki, będzie dobrze. Jeśli odcinek wam się spodobał, nie bójcie się zostawić łapki w górę. Do usłyszenia w kolejnym filmie. Pozdrawiam, cześć!